Wykorzystywanie strumieni cząstek w medycynie ma już prawie 130-letnią historię. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie dołączył do grona placówek naukowych rozwijających technologie radioterapeutyczne już w latach 60. zeszłego stulecia. Wzajemne źródła inspiracji dla fizyków i dla medyków spowodowały rozwój obu tych dziedzin. To właśnie potrzeby medycyny były inspiracją dla rozwoju prac naukowych oraz budowy nowych maszyn. Z drugiej strony medycyna czerpała z tych odkryć oraz stosowała je w technikach diagnostycznych i leczniczych. Znajdujemy się w budynku cyklotronu AIC-144. W 1958 roku został tu zainstalowany pierwszy cyklotron, który w latach 70. i 80. był używany w radioterapii neutronowej. W 90. latach zainteresowaliśmy się radioterapią protonową oka. W 1994 roku został zainstalowany nowy, zbudowany w tym instytucie cyklotron. Po wielu latach pracy udało się zbudować stanowisko, certyfikować je i 18 lutego 2011 roku na stanowisko radioterapii protonowej w naszym instytucie był napromieniony pierwszy pacjent. Był to ogromny sukces grupy lekarzy, fizyków, techników, inżynierów, którzy przez kilkanaście lat pracowali nad tym projektem. Ta wykształcona grupa osób została potem zaangażowana w budowę Centrum Cyklotronowego Bronowice. W 2010 roku przy wsparciu środków unijnych Instytut rozpoczął budowę nowoczesnego Centrum Cyklotronowego Bronowice w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, kryjącego system oparty o cyklotron C230 belgijskiej firmy IBA, oddany do użytku 5 lat później. Protony pozyskujemy z najprostszego pierwiastka we wszechświecie, wodoru. Wystarczy atom wodoru pozbawić elektronu, a otrzymamy proton. Następnie protony przyspieszamy w cyklotronie C230, który znajduje się w sąsiednim pomieszczeniu. Jest to serce systemu terapii Proteus 235. Przy pomocy potężnego pola magnetycznego cyklotronu utrzymujemy protony na odpowiednich orbitach, a przy pomocy zmiennego pola elektrycznego przyspieszamy protony do prędkości 60% prędkości światła. Proton przy tej prędkości przebyłby drogę z Ziemi na Księżyc zaledwie w 2 sekundy. Po rozpędzeniu protony kierowane są specjalnymi rurami zwanymi jonowodami do stanowisk, na których zostaną wykorzystane do radioterapii. Na całej ich trasie panuje próżnia, a ich ruch jest kontrolowany przez elektromagnesy. Jesteśmy w jednym z dwóch stanowisk gantry, które mamy w instytucie. Gantry to metalowa konstrukcja, która przenosi jonowód wychodzący z cyklotronu oraz układ magnesów, kierując wiązkiem w stronę pacjenta w zakresie kątów od 0 do 360 stopni. Średnica tej obrotowej konstrukcji ma około 10 metrów i waży ponad 100 ton. Jej zadaniem jest precyzyjne skierowanie wiązki rozpędzonych protonów w wybrany punkt ciała pacjenta. To, co tutaj widzimy, to głowica skanująca, która jest tylko niewielką częścią całego systemu. Dlaczego terapia protonowa jest lepsza od klasycznych form radioterapii? Przyczyna tkwi w charakterystyce energetycznej cząstek wnikających w tkanki ludzkiego ciała, opisywanej za pomocą tzw. krzywej Bragga. Rozkład dawki w ośrodku różni się w zależności od rodzaju promieniowania jonizującego. Wysokoenergetyczne fotony stosowane w radioterapii konwencjonalnej tracą najwięcej swojej energii tuż po wniknięciu do ośrodka, a następnie tempo tych strat maleje, gdy przechodzą w głąb ośrodka. Zachowanie rozpędzonych protonów jest inne. Od momentu wniknięcia w materię, jaką jest na przykład ludzkie ciało, do osiągnięcia pewnej głębokości, ich strata energii jest niewielka, po czym nagle gwałtownie wzrasta, by zaraz potem zmaleć praktycznie do zera. Odległość tego maksimum straty energii od powierzchni ciała, czyli zasięg wiązki, zależy od energii protonu, tak więc możemy ją precyzyjnie regulować. Sterowana przez nas wiązka protonów uwalnia maksimum energii w wybranym miejscu organizmu z dokładnością poniżej 1 mm, minimalizując uszkodzenia tkanek zdrowych na swojej drodze. Dokładność i skuteczność realizacji napromieniania jest u nas taka sama jak w czołowych ośrodkach prowadzących radioterapię protonową na świecie. Osobne stanowisko służy do radioterapii nowotworów gałki ocznej. Tutaj nie wykorzystuje się obrotowej głowicy i wiązki skanującej, przez co konieczne są inne urządzenia pozwalające na ustawienie pacjenta i jego oka w odpowiedniej pozycji.
Technika ta pozwala na precyzyjne pokrycie wiązką protonów wymaganego obszaru z submilimetrową dokładnością. Obecnie również rola fizyki medycznej w radioterapii jest bardzo znacząca. To fizyk medyczny przygotowuje plan leczenia, sprawdza ten plan leczenia oraz odpowiada za kontrolę jakości stanowisk terapeutycznych. Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie nie jest placówką medyczną, tak więc to nie instytut decyduje o kwalifikowaniu pacjentów do radioterapii protonowej, ani zakresie i przebiegu leczenia. Zajmują się tym lekarze specjaliści Narodowego Instytutu Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, a w przypadku nowotworów gałki ocznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. To tam należy kierować zapytania w sprawie leczenia. Zastosowanie wiązki protonowej w radioterapii daje nam, lekarzom, nowe możliwości w walce z nowotworami. Dzięki charakterystycznym właściwościom fizycznym protonów jesteśmy w stanie bezpieczniej i skuteczniej prowadzić radioterapię u dużej grupy pacjentów w porównaniu do klasycznych form napromieniania. Grupą chorych, która w szczególności może odnieść istotny zysk kliniczny z wykorzystania wiązki protonowej, są chorzy z guzami zlokalizowanymi w bezpośrednim sąsiedztwie zdrowych narządów, tkanek, uszkodzenie których wiązałoby się z istotnym pogorszeniem jakości życia pacjentów. Pierwszym krokiem po zakwalifikowaniu pacjentów do radioterapii protonowej przez lekarzy jest rejestracja w Centrum Cyklotronowym Bronowice i wykonanie unieruchomienia. Po konsultacji lekarskiej pacjent trafia na modelarnię, gdzie przygotowujemy dla niego specjalnie spersonalizowane unieruchomienie, które pozwoli nam na odtworzenie jego pozycji na stole terapeutycznym. Zaczynamy od przygotowania unieruchomienia pod kończyny dolne. Staramy się, żeby pacjentowi było jak najwygodniej. Następnie przechodzimy do przygotowywania poduszki pod głowę, która powoduje, że pacjentowi się wygodnie leży. Następnie maskę. Maskę termoplastyczną wkładamy do łaźni, która jest nagrzana do około 60 stopni Celsjusza. Maska leży tam kilka minut. Kiedy jest gotowa, jest miękka, plastyczna. Po wyjęciu maski termoplastycznej z łaźni układamy ją na pacjencie i modelujemy do kształtu jego głowy, twarzy i szyi. Przygotowana przez nas maska jest idealnym odwzorowaniem kształtu twarzy pacjenta. Wraz z poduszką będziemy jej używać w dalszych etapach terapii. Podczas drugiej wizyty wykonywana jest tomografia komputerowa do przygotowywania planu leczenia. Tomograf komputerowy, który znajduje się w tym pomieszczeniu, ma dwie role. Po pierwsze, służy nam do wykonania zdjęć pacjenta do przygotowania planu leczenia, a po drugie, służy do kontroli anatomii pacjenta podczas radioterapii. Tomograf komputerowy w Centrum Cyklotronowym Bronowice nie jest urządzeniem diagnostycznym, więc nie służy do zidentyfikowania choroby pacjenta. Obszar leczony oraz organy krytyczne są obrysowane przez lekarza na zdjęciach diagnostycznych uzyskanych podczas rezonansu magnetycznego lub pozytonowej tomografii emisyjnej. Następnie lekarz robi fuzję zdjęć diagnostycznych oraz tych, które uzyskaliśmy na naszym tomografie. Dzięki temu fizycy mają gotowy zestaw struktur do przygotowania planu leczenia pacjenta. Plan przygotowany jest w specjalnym systemie do planowania leczenia, gdzie ustala się geometrię wiązek do przeprowadzenia napromieniania. Po akceptacji planu przez lekarza wykonuje się pomiary na stanowisku, czyli weryfikację dozymetryczną planu z użyciem fantomów i przyrządów dozymetrycznych. Dozymetria planu terapeutycznego jest jednym z elementów przygotowania takiego planu do realizacji klinicznej. Polega ona na wykonaniu indywidualnych pomiarów dozymetrycznych takiego planu przez fizyków medycznych. Pomiary takie wykonywane są w fantomie wodnym bądź też materiale ekwiwalentnym wodzie przy użyciu głównie komór jonizacyjnych bądź też matryc komór jonizacyjnych. Porównując wyniki pomiarów z obliczeniami systemu planowania leczenia, upewniamy się, że dawka zostanie dostarczona w taki sposób, jak zostało to zaplanowane. Gdy pomiary dadzą pozytywny wynik, można bezpiecznie rozpocząć leczenie pacjenta. W czasie kolejnej wizyty pacjenta wykonujemy symulację warunków napromieniania, czyli tak zwaną resymulację. Odbywa się ona na stanowisku gantry. Po zapoznaniu pacjenta ze stanowiskiem, pacjent jest układany na stole terapeutycznym z wykorzystaniem przygotowanego unieruchomienia. Stół zamontowany jest na ramieniu robotycznym, którego precyzyjny ruch pozwala odpowiednio ustawić pacjenta w stosunku do wiązki protonowej.
dla każdego pola napromieniania zespół techników elektroradiologii wykonuje zdjęcia rentgenowskie, na których sprawdzana jest poprawność ułożenia pacjenta względem przygotowanego planu terapii. Po zakończonej resymulacji można przystąpić do realizacji napromieniania. Podczas kolejnych wizyt podawane są kolejne frakcje zgodnie z planem leczenia. Cały cykl napromieniania trwa przeważnie od 3 do 5 tygodni. W Centrum Cyklotronowym w Bronowicach napromieniamy również dzieci wiązką protonową. Ta radioterapia nie różni się niczym specjalnym od tej radioterapii, która jest prowadzona u dorosłych. Natomiast mamy pewne określone wskazania, tak samo jak u dorosłych, tak u dzieci, w których stosujemy właśnie radioterapię wiązką protonową. Kwalifikacja do radioterapii wiązką protonową dzieci jest procesem złożonym i dość skomplikowanym. W tym celu spotykamy się w ramach konsyliów interdyscyplinarnych, w skład których wchodzą radioterapeuci, radiolodzy, neurochirurg, patomorfolog oraz onkolodzy dziecięcy, jako lekarze prowadzący naszych małych pacjentów z różnych ośrodków w całej Polsce. Po godzinach, w których wykonywane są zabiegi, czyli w nocy i w weekendy, Centrum Cyklotronowe wykorzystywane jest do badań i eksperymentów naukowych. Rozpoczęcie rutynowych prac klinicznych bez silnych podstaw naukowych może prowadzić do zasadniczych błędów. Dlatego wprowadzenie nowych procedur i metod w Centrum Cyklotronowym Bronowice jest zawsze poprzedzone i oparte na badaniach naukowych. Jednym z naszych ostatnich osiągnięć jest wdrożenie procedury napromieniania protonową ołówkową wiązką skanującą narządów ruchomych za pomocą radioterapii sterowanej obrazem. Śledzenie ruchów pacjenta, na przykład położenia jego klatki piersiowej, umożliwia napromienianie w ściśle określonej geometrii. Zmiana położenia geometrii w stosunku do wcześniej zaakceptowanego planu leczenia powoduje automatyczne wyłączenie wiązki. Centrum obecnie przyjmuje około 300 pacjentów rocznie, jednak liczba ta rośnie. Każdy pacjent po zakończeniu terapii wbija chorągiewkę w mapę Polski w miejscu swojego zamieszkania. Zapraszamy do bliższego zapoznania się z działalnością Instytutu oraz Centrum Cyklotronowego Bronowice. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej oraz bezpośrednio podczas Małopolskiej Nocy Naukowców.